Cześć kochani, witajcie w świecie Tuka Life World. Ja mam na imię Iza i zabiorę Was dzisiaj w cudowną wspólną przygodę. Ach, dziś trzeba by było trochę tutaj posprzątać, co nie? Tak, już wstaję, sorki, ale się dzisiaj kiepsko czuję. Wiesz co, wydaje mi się, że ta pogoda tak na nas wpływa. No, ale musimy ogarnąć, pamiętajmy, że mamy dzisiaj gości. Może przełożymy ich na inny dzień? Nie, no co ty, nie róbmy im tego. Wiesz, że bardzo chcą zobaczyć nowy dom. No dobra, no w takim razie bierzmy się za sprzątanie, no i koniecznie za zakupy. O wow, naprawdę w naszej lodówce jest pusto. Ja jeszcze tylko szybko skoczę pod prysznic i już ci pomagam. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. Tutaj oczywiście też bałagan. Naczynia nieposprzątane, telewizor gra całą noc, no świetnie, ciekawie kto będzie płacił rachunki za prąd. Ale tutaj się kurzu nazbierało. No nie, radio też było włączone całą noc? Co to za porządki, ale nie mam dzisiaj humoru. Zjem sobie loda chyba na poprawę humoru, słodycze zawsze najlepsze na handrę. Przynajmniej na tą jesienną. Już jestem, już ci pomagam, co ty tam marudzisz pod nosem? Ach nic, był straszny bałagan w mieszkaniu. Czyli sugerujesz, że nic ci nie pomaga? Nie, ale jest mi trochę przykro, że wszystko jest na mojej głowie. Mogłabyś mi czasem troszeczkę więcej pomóc. To samo jest w domu na plaży. Sprzątanie i porządki są tylko zawsze na mojej głowie. No ewentualnie czasem pomożesz mi z zakupami. No to w takim razie musimy wprowadzić podział obowiązków, tak żeby każdy w mieszkaniu czuł, że ma jakieś swoje obowiązki i nikt nie będzie nikomu zarzucał, że czegoś nie zrobił. Myślę, że to świetny pomysł. Możemy się podzielić tak, że co drugi dzień każda z nas sprząta, czyli ja sprzątam w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. O nie, przecież tobie zostanie wtedy mniej dni. No co ty, ja będę sprzątała we wtorek, czwartek i sobotę. Ups, faktycznie. Dobra, no to potem będziemy zamieniać się harmonogramem. Ale zakupy musimy robić razem, ja nie będę wszystkiego dźwigała sama. Dobra, na spokojnie. Myślałaś już o tym, co przygotujemy? Miałam nadzieję, że ty masz jakiś pomysł. Ej, no co ty dzisiaj na mnie taka cięta? Ach, bo wszystko mnie dzisiaj denerwuje, wszystko na mojej głowie. Nie dość, że sama posprzątałam całe mieszkanie, to jeszcze tylko ja mam myśleć tylko i wyłącznie o tym, co przygotować do jedzenia, co podać gościom, o której mają przyjść, wszystko ja. Och, dzisiaj lepiej nawet przy tobie nie oddychać. Dobra, już się tak nie mądruj. Robimy zakupy. Jak zwykle bierzemy warzywa, pieczywo, bataty, kurczaka, rybę. Coś się przygotuje. O nie ma nawet toreb. Chyba jest tyle gości w sklepie. Jak już to klientów, a nie gości. O nie, co ją dzisiaj ugryzło? Dobra, w takim razie ja biorę kurczaka i rybę, a ty weź warzywa. No dobrze, wezmę tyle, ile dam radę. Pomidor jakiś w domu jest, tak więc wezmę sałatę, no i koniecznie pieczywo. Myślę, że taki jeden bochenek chleba wystarczy. O, ile tu pieniążków. Ktoś chyba je tutaj celowo zostawił. Jak nie są twoje, to ich nie zabieraj. Wszystko mamy? No chyba tak, najwyżej jeszcze wrócę. No dobra, na razie włóżmy zakupy do lodówki, a ja się później wszystkim zajmę. Czemu tylko ty? No a co ty byś chciała zrobić? Sałatkę z jednego pomidora? Nie pomyślałaś nawet o tym, żeby wziąć jakiegoś ogórka, pora, cokolwiek? No mam tylko dwie rączki, zmieścił mi się w nie tylko chlebek i sałata. W takim razie musisz iść jeszcze raz sama na zakupy, a ja wstawię już kurczaka do piekarnika. Ja nie wierzę, co ją dzisiaj ugryzło? Naprawdę nie mam pojęcia, jest na mnie strasznie cięta, wyzywa mnie od samego rana. Nawet nie mogłam spokojnie wziąć prysznica, spokojnie posprzątać, bo wszystko zrobiła sama. Teraz oczywiście jedzenie też robi sama, a za chwileczkę powie, że ja jej w niczym nie pomagam. Ja już naprawdę nie wiem, co mam robić. W takim razie wezmę jeszcze por... Wezmę ogórka, no cóż, mam nadzieję, że to starczy na sałatkę, że nie będzie miała do mnie żadnego problemu.
Dobrze by było, żebym wzięła jeszcze ser, ale czy ja go dam radę wziąć, jak już mam dwie rzeczy w łapce? O nie, zrobiła mi się z tego jakaś kanapka. Dobra, to wezmę ser, a por sobie podaruję. Już jestem, kupiłam jeszcze ogórka i kawałek sera. No dobra, to ty się zajmij sałatką i przystawką, a ja daniami głównymi. Kurczak już się dopieka, w takim razie wstawiam rybę na patelnię. Chciałabym jeszcze zdążyć wziąć prysznic i się przebrać, więc proszę pospiesz się z tą sałatką. Dobrze, spokojnie. Mam pomidora, jest jeden tutaj, połączę go z ogórkiem i jeszcze z sałatą i przełożę do miseczki. Super, sałatka gotowa, postawię ją już na stole. W takim razie do niego jeszcze nakryj. Ojej, czy my mamy jakiekolwiek talerze? Ja tutaj widzę tylko same miski. Dobra, każdy weźmie sobie do ręki to, co będzie chciał, ja już naprawdę nie mam czasu. Ups, no dobra. W takim razie może postawię jeszcze kanapki. Spróbujmy. Powinno być ok. Miska do kanapek? No trudno, nie mamy nic innego. W takim razie ja idę się ogarnąć, a ty przypilnuj kurczaka i rybę. Dobrze. Ojej, nie kupiłam nic do picia, mamy tylko sok pomarańczowy, ale tutaj jest jeszcze trochę lemoniady, więc mam nadzieję, że starczy dla gości. Mam wrażenie, że urządziłyśmy się tutaj trochę na łapu-capu. Okej, kurczak już jest w porządku, muszę go przełożyć do misy, ryba też już jest dobra, więc wszystko przygotowane, niedługo będą goście. O, witajcie, już jesteście, bardzo miło was widzieć. Cześć kochanie, proszę, tutaj dla ciebie kwiatek. Dziękuję, bardzo mi miło, rozgoście się. O, wzięłaś ze sobą swoją córeczkę, bardzo nam miło. Cześć John, hej. Proszę, usiądźcie przy stole i częstujcie się. Może weź małą na kolana, tak abyśmy się wszyscy zmieścili. A ja wstawię kwiatek do wazonu. Przygotowałyśmy dla was rybę pieczoną, kurczaka pieczonego, sałatkę, kanapki z serem, a do picia jest lemoniada. Smacznego! Ej, długo będziesz jeszcze się kąpać? Goście już są! No świetnie, a ja nie mam przy sobie żadnych stylizacji. To wszystko twoja wina, wszystko na szybko. Ej, no co ty w ogóle wygadujesz? Taka jest prawda, dzisiaj od rana nic mi nie wychodzi, ani porządki, ani zakupy. Jestem niezadowolona z całej zastawy i z wszystkiego, co przygotowałyśmy dla naszych gości. I oni na pewno też będą niezadowoleni z tej wizyty. Ja naprawdę, cokolwiek bym nie zrobiła dzisiaj, to się z tobą nie dogadam. Jesteś na mnie strasznie cięta, nie mam pojęcia dlaczego. Przecież co ja ci takiego zrobiłam? Nic, po prostu się do mnie nie odzywaj i zabawiaj gości, a ja niedługo przyjdę. Oj, to zdecydowanie nie był jej dzień. Nie mam pojęcia, jak jej pomóc. Mam nadzieję, że się prześpi i dołączy do nas. A wy dajcie znać, czy też macie takie kłopoty ze swoim humorem czasem od samego rana. Ona chyba wstała lewą nogą. Do zobaczenia!